No, można to nazwać próbą mikrofonu. Oczywiście treść nagrywana, to czy się uda nagranie, to nie zależy tylko od sprzętu, ale również od treści. I w tym momencie, no niestety włączyłem tą kamerę po to, żeby nagrać informacje niepomyślne dla ludzkości, ale wbrew pozorom niekoniecznie prawdziwe. Tak jak niektórzy mówią, że Ziemia nie krąży wokół Słońca, tak niektórzy mówią, że ludzkość zginie spadając na Słońce, bo entropia stale rośnie i energia obrotu się wyczerpuje. No, tylko że wcale tak nie musi być, bo okazać się może coś zupełnie nas zaskakującego. I w tym momencie niepokoi mnie taki fakt, że jest coraz cieplej, ale to, że tak powiem, dla wielu ludzi jest bardzo przyjemne i radosne, że jest coraz cieplej. I do świata się trzeba dostosowywać, więc w związku z tym, jeżeli jest coraz cieplej, no to należy się przenosić tam, gdzie jest odpowiednio chłodno. Jeżeli to możliwe, bo nie wszyscy mogą się przenosić, nie wszyscy lubią, albo nie wszyscy są w stanie. Więc w związku z tym tak sobie myślałem dzisiaj o rzeczach, które mi się wydawały bardzo mało istotne, a potem się okazywały bardzo ważne. Na przykład nauka geografii. Już w szkole mówiło się o takiej miejscowości jak Genewa. I właśnie dzisiaj przyjrzałem się jej bliżej. Zadziwiłem się wieloma faktami. Na przykład takim, że Genewa jest ludnościowo niewiele większa od Opola na przykład. No tam trochę większa jednak, tam te kilkadziesiąt tysięcy więcej ma. Ale tysięcy ludzi. No ale to jeszcze nie jest wszystko, ponieważ jest dziesięciokrotna większa gęstość zaludnienia miasta niż Opola. Na przykład Opole jest bardziej rozprzestrzenione, rozciągnięte na większym obszarze i w związku z tym ludzie też chętnie tam żyją i wybierają to miejsce i nie, może nie mają pracy, bo autostrady wyeksportowały ludzi do Genewy, do bardzo ważnego ośrodka politycznego i w tym momencie zamieszkali w Genewie, no, w bardzo małym, miłym otoczeniu wielkiego jeziora genewskiego, w takim dziwnym cypelku, który jest jak gdyby zanurzony we Francji. Francja otacza ten cypelek, a Genewa jest w Szwajcarii. I w tym momencie tak, w Szwajcarii, nie wiem, czy się nie mylę, bo może w jakimś innym kraju, ale w takim cypelku, który jest otoczony przez Francję ze wszystkich stron, a od samej Szwajcarii oddziela wielkie i długie jezioro genewskie. I w tym momencie takie dziwne położenie, takie odludzie, że tak powiem, można powiedzieć. O, wielkie miasto, więc no, Opole nie jest takie duże miasto, ale takie mniej więcej jak Genewa, czyli spore miasto. U nas wojewódzkie, a tam pewnie jakieś tam też ma funkcje administracyjne. Natomiast jest jak gdyby odseparowane od Niemiec. Jak ze wszystkich stron jest Francja, wokół jeziora jest Szwajcaria, ale jest jak najdalej od Niemiec, po prostu odsunięte to. Tak daleko, żeby w razie czego, gdyby chcieli Niemcy dojść do Genewy, to żeby Francuzi mogli zareagować i jak gdyby przerwać im marsz do Genewy i nie dopuścić ich do Genewy, więc w związku z tym Genewa jest z założenia taka umiędzynarodowiona, czyli jak gdyby ma taką pozycję jak gdyby wynikającą z przerażenia wojennego, drugą wojną światową, bo druga wojna światowa była
spowodowana przez Niemców i mnóstwo ludzi wybili wtedy. Na przykład w Polsce bardzo dużo ludzi wybili, w innych krajach też. Więc w związku z tym, no jest tak, to miasto jest tak osadzone jak najdalej od nich. Tak, ale to takie wnioski z analizy historycznej mapy, znaczy nie mapy geograficznej, ale analiza historyczna. Bo tak myślę o tym, czego dowiadują się ludzie teraz w szkole. Wiedzą, że jest Genewa, że ma jakąś tam funkcję, że coś tam się dzieje, że w jakimś tam kraju jest, odpytują z krajów, z ludności, z wielkości, z różnych rzeczy. Natomiast dobrze jest jeszcze zastanowić się nad tym, jak ważna jest ten program geografii, spowodowany jest również jak gdyby historią. Czyli program geografii jest proponowany aktualnie, ale spowodowane to jest tym, co było i być może tym, co będzie. Ja nie wiem, co będzie, więc w związku z tym jakieś tam plany są wobec tego świata i wobec jego sytuacji społecznej, bo chodzi o to, żeby ludzie żyli wszyscy pokojowo i żeby nikt się nie bał żyć tam, gdzie żyje. Nikt się nie musiał przeprowadzać tam, gdzie nie mieszka, tylko gdzie indziej. Nie musiał porzucać swoich osiedli, swoich mieszkań, swojego dobytku, tylko cieszył się życiem i starał się go ulepszać i poprawiać. No. Ale tak myślę, że tam jest w ogóle bardzo miłe miejsce, bo z tego powodu, że jest blisko jeziora, dużego dosyć jeziora, ale takich małych jeziorek ostatnio powstaje bardzo dużo na terenie Polski nawet. Powstaje dużo zalewów, dużo takich retencyjnych zbiorników, które powodują, że nie ma powodzi, a jednocześnie powodują, że jest gdzie odpoczywać na przykład. Nad wodą jest przyjemniej, wszyscy ciągną nad morze, bo to wielkie jezioro, natomiast nad jeziorkiem też jest przyjemniej, bo tam też jest woda, która jak gdyby spowalnia zmiany temperaturowe, czyli jak gdyby pochłania ciepło wtedy, kiedy temperatura rośnie, oraz oddaje ciepło wtedy, kiedy temperatura maleje. Czyli klimat jest w pobliżu jeziora łagodniejszy. W związku z tym, im bliżej wody, tym lepiej jest tam żyć i przyjemniej. No i nie namawiam wszystkich do przeprowadzania się nad małe jeziorka, ale cieszę się z tego, że małe jeziorka powstają blisko miejsc, w którym mieszkają ludzie, gdzie by nie żyli. No, koło mnie to może nie, jakiś tam klimat jest. Dzisiaj jest mi strasznie gorąco i strasznie nie czuję wody, ale wystarczy mi jej do życia i do parowania ze skóry, żeby mnie ochłodzić, bo to, co się człowiek napije, to wyparuje przez skórę i dzięki temu będzie mu chłodniej. No i tak właśnie myślę sobie, że w sumie cywilizacja posuwa się w dobrym kierunku. Stara się przystosować powierzchnię Ziemi do życia dla przyszłych pokoleń, żeby to życie było przyjemniejsze. Wielu rzeczy nie było, a teraz są. Na przykład pojawiają się takie sporty jak wakeboard czy wake skate, czyli pływanie na desce, czy tam na desce przymocowanej do nóg, ewentualnie nie przymocowanej, ale pływanie człowiek ciągnięty jest przez taką linkę, jak na wyciągu narciarskim. I dawniej tego nie było, bo wyciągów narciarskich nie zakładano w wodzie, tylko zakładano na śniegu. Teraz śniegu nie ma, to się go zakłada na wodzie, a najpierw się tą wodę robi, więc w związku z tym wszystko jakoś tak się przyjemniej robi, krótko mówiąc. Przyjemniej sportowo, dla młodych lepiej, dla starszych też lepiej, bo klimat jest dla wszystkich. Więc w związku z tym no, cieszę się, że te zmiany dostrzegam, że są w sumie pozytywne. Tak, tak.
Na razie dostrzegam jeszcze. Może kiedyś przestanę.